Kończymy nasze rekolekcje i wraca pustynia. Pustynia, na którą zaprasza nas nie Mojżesz tym razem, ale Jan Chrzciciel. I obraz tej pustyni bardzo mocno przemawia do nas w tym okresie Wielkiego Postu, ale w Janie Chrzcicielu przemawia wezwanie do nawrócenia, bo przecież Wielki Post temu ma służyć ma służyć naszemu nawróceniu, czyli zmianie naszego myślenia. Zmianie myślenia z tego, które jest myśleniem nieewangelicznym, na to myślenie, które wypływa z Ewangelii. Często zarzuca się Kościołowi, że za dużo mówi o grzechu. Tylko o tych grzechach, i grzechach, jakby nie można było o rzeczach przyjemniejszych. Świat dzisiaj nie chce słyszeć o grzechu, a Wy ciągle o tym gadacie. No, ale jak się spojrzy na Jana Chrzciciela, no to jego przepowiadanie dobrej nowiny zaczęło się właśnie od tego, żeby powiedzieć ludziom: że Musicie się ze swoich grzechów oczyścić. To nawrócenie nie zacznie się w żaden inny sposób. Wpierw jest doświadczenie tego, że jestem grzesznikiem, który bardzo potrzebuje oczyszczenia. Co więcej, za tym trybem nauczania, za tym jakby sposobem nauczania idzie także Pan Jezus, bo Pan Jezus rozpoczyna od pójścia do Jana Chrzciciela i jakby widzimy w tym też wielką pokorę Boga, który stara się podążać nawet w kwestiach najbardziej zasadniczych za tą ścieżką wyznaczoną przez człowieka. Tak, ale też, wiesz, kiedy przypominam sobie Jordan i, i miejsce prawdopodobne, miejsce działalności Jana Chrzciciela, to Myślę sobie, że to rozprawienie się z tym grzechem i zabranie się za to nawrócenie, często jest okraszone takim lękiem, jaki ja mam zawsze nad Jordanem, żeby wejść do tej wody. Wiesz? Patrzę na te wspólnoty prawosławne, którzy, których wierni zakładają te, te, te białe szaty i wchodzą do tej żółtej wody żółtych wód Jordanu zanurzają się, zanurzają się nawet a my tak jako katolicy jak stajemy na tym brzegu i tak pokropimy się katolicy. troszkę po czole, po czole i kto wie czy to nie oznacza właśnie takiej czy, czy to nie jest obraz w nas bardzo, który my o bardzo, bardzo poważnej rzeczy mianowicie, że no nie ma w nas tego pójścia na, całe, na całego nie? nie ma pójścia w ten Jordan i tak na całego, by się zanurzyć i obmyć z tych grzechów. Wielki pos jest takim wejściem na całego. Jest takim zanurzeniem, zmianą szaty i zanurzeniem się całkowicie w wodach Jordanu. I pięknie, piękny to obraz tutaj w posłudze świętego Jana Chrzciciela. Rysuje się tam piękny obraz wielkopostnego nawrócenia. No tak, ale to pójście na całość oznacza w konsekwencji i widzimy to w życiu Jana Chrzciciela y, utratę głowy, utratę życia. To znaczy, jeżeli pójdziesz za Chrystusem, jeżeli się zdecydujesz na to, żeby być takim jak On, jeżeli się zdecydujesz na to, żeby głosić Ewangelię i to głosić niezłomnie, to prawdopodobnie zostaniesz życia pozbawiony. Twoje życie będzie dla kogoś bezwartościowe. Będziesz wrogiem tych, którzy chcą dalej żyć w grzechu, y, tych, którzy nie przebyli swojego własnego Wielkiego Postu, nie zauważyli, że karnawał musi się skończyć, że następuje czas nawrócenia i, i, i że ten Wielki Post jest warty przeżycia, bo on się musi skończyć Wielkanocą. To znaczy, Wielki Post nie ma sensu, jeżeli się nie kończy zmartwychwstaniem. Wielkanocą właśnie. I choć ta Wielkanoc z pozoru w życiu Świętego Jana się nie wydarzyła, bo skończyło się utratą życia, ten jak wiemy dobrze, że nie jest to prawda, że dokonało się zwycięstwo. I pięknie można by Jego ofiarę odnieść do ofiary Eucharystii, gdzie Jezus daje siebie za nas. Święty Jan też w jakimś sensie oddał siebie za nas. Na styku tych testamentów starego i nowego składa ofiarę ze swego życia. Po co, by mógł się umniejszyć? Po co, by tak jak Sam zapowiadał, mógł się umniejszyć, by Chrystus został wywyższony. A więc widzimy w nim i Kościół, i Eucharystię, i Wielki Post. Tak jak zobaczyliśmy w tych kilku zaledwie postaciach Wielkiego Testamentu, które dane nam było w naszych rekolekcjach zauważyć, przemyśleć, to się wcale nie musi kończyć. Może właśnie Wielkanoc jest po to, żeby jeszcze raz otworzyć księgę pisma świętego i na nowo się w niej zakochać, a w postaciach Biblii odnaleźć swoje własne życie i swoją własną drogę.